Dorota Łosiewicz, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. W urzędach gmin ruszył proces nadawania Ukraińcom numerów PESEL, a za chwilę ruszą wypłaty świadczeń dla osób, firm i instytucji oferujących uchodźcom schronienie. W międzyczasie samorządy z własnych środków współorganizowały doraźną pomoc dla migrantów, pisze dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Ze mną na łączach Piotr Rybka, wójt gminy Żabia Wola. Zaraz się dowiemy, jak ta pomoc wygląda na dole, bo dużo słyszymy ze szczebla centralnego. Dzień dobry, czy my się widzimy i słyszymy? Witam serdecznie, jak najbardziej, wszystko dobrze. Widzimy się i słyszymy. Samorządy stały się filarem opieki nad uchodźcami. Specustawa weszła w życie. No, trzeba powiedzieć, że spore zadania władza centralna położyła samorządom na barkach. Podołacie? Na pewno podołamy. Jest to przede wszystkim zaangażowanie naszych mieszkańców i lokalnych pracowników urzędów czy instytucji wspierających urząd, zwłaszcza Centrum Usług Społecznych w naszej gminie. Poza tym, że trwają od wczoraj już zapisy i nadawanie numerów PESEL, dzisiaj ruszyły wnioski w sprawie świadczeń pieniężnych związanych z wyżywieniem i schronieniem dla uchodźców z Ukrainy. Chodzi o te 40 zł na osobę na dzień. A to wszystko po kolei. Zaraz w takim razie zapytam o to, kiedy Polacy będą się mogli ubiegać, jak się mogą ubiegać na te środki, ale zacznijmy od tego numeru PESEL. Jak sobie poradziła wczoraj gmina pierwszego dnia obowiązywania specustawy? Czy były duże kolejki? Czy się udało to jakoś wszystko zorganizować? Jak to wyglądało? Spodziewaliśmy się bardzo dużych kolejek. W związku z tym zostało to tak zorganizowane, żeby osoby chętne mogły ustawić się w kolejkę, ale na konkretne godziny. Oszacowaliśmy wstępnie, że około 30 minut będzie zajmowało utworzenie jednego numeru PESEL dla jednej osoby. W związku z tym jest lista i uchodźcy na konkretną godzinę pojawiają się w urzędzie i wtedy nie czekają w kolejce przed urzędem czy w poczekalni, tylko mogą, powiedzmy, wrócić do domu albo iść na zakupy czy zrobić inne czynności. W związku z tym nie ma kolejek przed urzędem, są najwyżej pojedyncze osoby, które wiedzą, na którą godzinę przyjść. Jest to sprawnie obsługiwane. Ale to jest zasługa przede wszystkim urzędników zorganizowanych pod wodzą tutaj pana sekretarza z naszej gminy. A co państwa zaskoczyło tego pierwszego dnia przy nadawaniu PESEL-u? Czy pojawiły się jakieś niespodzianki? Tak, tutaj chodzi o fotografię zwłaszcza, ponieważ jest wymóg, żeby wszystkie osoby miały fotografię taką paszportową czy do dowodów osobistych. Czyli zdjęcie biometryczne. Tak jest. W związku z tym no nie wszyscy mają i uruchomiliśmy również wczoraj działania, żeby ułatwić i przyspieszyć wykonanie takiej fotografii. Mamy zaplanowane dzisiaj na godzinę 17 spotkanie informacyjno-integracyjne z uchodźcami, na tym spotkaniu będzie fotograf profesjonalny z całym sprzętem i będzie wykonywał fotografie. Te fotografie chcemy sfinansować z naszego budżetu gminy. Również przed chwilą się dowiedzieliśmy, że jest wolontariusz, jeszcze inny fotograf, który chce też pomóc, ale jeszcze dopracowujemy szczegóły tego wolontariatu. Także największym problemem było jednak poświetlenie tej fotografii. Natomiast inne problemy, takie jak na przykład znajomość języka, komunikacja, wypełnienie wniosku, no tutaj radzimy sobie, mamy wśród naszych pracowników osoby, które posługują się językami obcymi, w tym również ukraińskim. W związku z tym dajemy radę. Wydaje mi się, że lepiej niż w miejscach, gdzie nie ma takiego potencjału ludzkiego. A proszę powiedzieć, na jaką pomoc ze szczebla centralnego by pan liczył? Mam na myśli wsparcie logistyczne, sprzęt, ludzie do pracy. Czy jest coś, co poza pieniędzmi oczywiście, co władza centralna mogłaby zrobić, żeby gminom ułatwić pracę i życie?
Tak, tutaj prosiłbym o przyspieszenie pewnych działań związanych z wydaniem geoklucza umożliwiającego innym pracownikom, nie tylko pracownikom, którzy do tej pory wydawali numery PESEL, żebyśmy mogli po prostu przezbroić funkcjonowanie urzędu i osoby delegowane z innych obszarów, żeby mogły również zająć się numerami PESEL. To by przyspieszyło sprawę, a teraz one nie mogą się tym zająć, ponieważ nie posiadają tego klucza, takiego podpisu, który by im na to pozwalał. W związku z tym no jeszcze chwilę czekamy. Te osoby, które zostały oddelegowane, świadczą taki support, wsparcie dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i związanych z ewidencją ludności. W związku z tym musieliśmy troszkę inaczej poukładać proces pracy. Trzeba było wszystko pewnie od nowa zorganizować. A proszę powiedzieć, kiedy te osoby, które wystąpiły już o PESEL, dostaną do ręki gotówkę, bo to też jest pewnie dla nich jakaś motywacja, żeby się rejestrować. Czy pan już wie, kiedy ta gotówka będzie, kiedy gmina ją dostanie? Chodzi o te 40 zł, tak? Nie, teraz mówię o tych 300 zł, bo mówię o pieniądzach, które się należą Ukraińcom według specustawy. W tej chwili nie mam jeszcze tej informacji, ile to potrwa, natomiast wiem, że są składane wnioski, będą one rozpatrywane, tak samo jak i inne świadczenia. Nie mam tej informacji, kiedy możemy liczyć na pierwsze wypłaty. No to w takim razie zapytam o te wypłaty dla Polaków, o których pan mówił, czyli te 40 zł na osobę. Czy już też Polacy składają te wnioski i kiedy oni ewentualnie mogą liczyć na środki? Tak, jest analogiczna sytuacja. Tutaj rozporządzenie weszło wczoraj, 16 marca. Dzisiaj z samego rana wydrukowaliśmy wzory wniosków. One są dosyć proste, 3 strony takiego wzoru wniosku. Każdy dzień jest osobną karteczką do zaznaczenia i oświadczenie, oczywiście pod rygorem karalności za stwierdzenie nieprawdy. Więc oświadcza również urzędnik, że rzeczywiście to było. Czyli osobiście stwierdza urzędnik również, nie tylko wypełnia osoba, która jest gospodarzem danego domu. No i tutaj widzę, są miejsca na numer na przykład rachunku, także bezpośrednio będzie to przelewane z banku do banku. My jako gmina nie mamy jeszcze tych środków na koncie. Mamy w ustawie informację, że zapewnia środki wojewoda, w związku z tym, no skoro ustawa to mówi, to na pewno te środki za chwilę będą. Natomiast w tej chwili jesteśmy na etapie zbierania takich wniosków i przygotowujemy się do tego. W przypadku tych wniosków, o których teraz mówimy, czyli o tych wniosków składanych przez Polaków na no tak naprawdę refinansowanie przyjęcia uchodźców pod swój dach, bo to o to chodzi. Rząd tutaj zachęcał do tego, by te wnioski z kolei składać jak najpóźniej, dlatego że no jakby będzie to wsparcie za cały ten okres, więc nie ma się co śpieszyć, bo nie wiadomo tak naprawdę, jak długo te osoby pod dachami mieszkańców pana gminy zostaną. Pan potwierdza to, żeby się tu nie śpieszyć z tymi wnioskami, bo jakby te pieniądze są wypłacane wstecznie, ale nie do przodu, czyli nie możemy założyć, że dana rodzina z Ukrainy będzie z nami jeszcze miesiąc, dwa, tylko te pieniądze są wypłacane za ten czas, kiedy ta rodzina była pod opieką polskiej rodziny, jak dobrze to rozumiem. Tak, zgadza się, potwierdzam to spostrzeżenie. Myślę, że to jest dobre podejście. Również na tym wniosku jest rubryczka do zaznaczenia, że na przykład przedłużenie przyznania takiego świadczenia pieniężnego. W związku z tym proszę się nie martwić. No, można, jeżeli się złoży powiedzmy wcześniej, to później można przedłużyć. Jeżeli się nie złoży wcześniej, to później można jak najbardziej z datami historycznymi wypełnić tą liczbę dni. I
Wypełnia urząd ilość dni, mnoży razy dzienną stawkę, także jest tutaj to potwierdzenie urzędnika, że rzeczywiście to miało miejsce. My centralnie staramy się koordynować, czyli obserwujemy, ile jest uchodźców na naszym terenie, w których domach. Mamy też taką bazę danych wolontariuszy, gospodarzy, którzy przyjęli pod swój dach. Także no właśnie, właśnie, to jest ciekawy wątek, dlatego że tu jest pytanie o weryfikację tak naprawdę takich wniosków od Polaków, bo ja już czuję, że tutaj się mogą pojawić jakieś, to jest jakieś pole do nadużyć. Ja nie mówię, że te nadużycia będą, ale to jest jakieś pole do nadużyć. Czy więc każdy wniosek będzie weryfikowany? Znaczy nadużycie mogę sobie wyobrazić, że ktoś na przykład, nie wiem, będzie trzymał rodzinę w piwnicy, nie wiem, nie będzie jej żywił, a będzie chciał takiego wsparcia. No różne historie przychodzą mi niestety do głowy, wyobraźnię mam sporą. Pytanie więc, czy to będzie jakoś weryfikowane? Czy to będzie weryfikowane losowo może na przykład, czy państwo po prostu na bieżąco śledzicie los tych uchodźców, którzy są u was w gminie? Ci uchodźcy, którzy przeszli przez Centrum Usług Społecznych i przez Urząd Gminy, czy w jakikolwiek sposób się tu pojawili, na przykład w Centrum Wydawania Darów, te osoby są zidentyfikowane i nadzorujemy i obserwujemy, co się dzieje. Mają również opiekuna przydzielonego spośród wolontariuszy bądź Centrum Usług Społecznych. I tutaj na pewno nie będzie takich przypadków, takich nieprawidłowości, a jeżeli by się okazało, że są, to od razu zostaną zauważone. Natomiast jest gro uchodźców, którzy przyjechali, zostali czy przywiezieni przez swoich znajomych i jeszcze nie zostali zarejestrowani, czy nie pojawili się w urzędzie. Natomiast spodziewam się, że ta baza zostanie zweryfikowana, uzupełniona, w związku z tym, że zapewne ekonomia do tego zmusi. Ekonomia to mam na myśli te 300 zł, mam na myśli te 40 zł dziennie. Również mam na myśli te formalności związane z PESEL-em i z uczestnictwem w szkole, przedszkolu, w żłobku. O właśnie, szkoła, przedszkole, to było moje kolejne pytanie. Czyta mi pan w myślach, panie wójcie, co zrobić, żeby zapisać dziecko do szkoły? Jak duże jest teraz zainteresowanie w gminie szkołami, przedszkolami? Bo w całym systemie wczoraj mieliśmy 54 tysiące dzieci z Ukrainy, dzisiaj to już jest 65 tysięcy dzieci, czyli ponad 10 tysięcy na dobę dzieci przybywa w systemie. Jak to wygląda u was w gminie? No właśnie podobnie to wygląda. Liczby są proporcjonalnie oczywiście mniejsze, ale procentowo jak na naszą wielkość gminy jest to znaczący wzrost. Mamy w tej chwili identyfikujemy około 100 dzieci, które są zainteresowane uczestnictwem w zajęciach. Jest to kilkanaście procent wszystkich dzieci, które chodzą do szkół w naszej gminie. W związku z tym jest to znaczący wzrost. Do tej pory w naszych szkołach były zajęcia na półtorej, dwie zmiany nawet. W niektórych szkołach, więc szkoły są również delikatnie mówiąc przepełnione, czyli planujemy rozbudowę po kolei szkół w naszej gminie. W tej chwili trwa proces wyboru wykonawcy na rozbudowę jednej szkoły. Chcielibyśmy również ruszyć od września z rozbudową drugiej szkoły i myślę, że ta sytuacja przyspieszy nasze działania, przyspieszy, żeby znalazły się te miejsca w placówkach. Na szczęście ustawa pozwala nam na tworzenie takich placówek, które nie do końca nazywają się szkołami, ale innymi lokalizacjami prowadzenia zajęć zgodnie z artykułem 51 ustawy. W związku z tym być może będziemy mogli adoptować inne pomieszczenia, nie do końca szkolne na takie zajęcia dla uchodźców, dla dzieci naszych sąsiadów z Ukrainy. O jedną rzecz jeszcze na koniec chciałam zapytać, bo wspomniał pan, że będzie jakieś zebranie dla uchodźców, którzy są u was w gminie. Chciałam więc zapytać, co dalej? Jak gmina planuje zorganizować życie tym ludziom, szukać im lokum, mieszkania? No bo mówimy o tych osobach, które są pod dachami mieszkańców gminy, no ale trzeba będzie im pomóc się jakoś usamodzielnić. Jaki jest plan na kolejne miesiące, lata? Ja zakładam, że w ciągu 2 miesięcy należy spowodować, żeby jak największa liczba uchodźców została usamodzielniona, zaczęła żyć tak jak inni migranci.
Sam również pracowałem za granicą w kilku państwach Europy, wiem jak to wygląda. W związku z tym na początek te autobusy za darmo, żeby mogli w łatwiejszy sposób poruszać się do na przykład pracodawcy, do urzędu, jeżeli chodzi o papiery, jeżeli chodzi o szkołę, że wszyscy dostali miesięczne bilety gratisie. Również te spotkania informacyjno-integracyjne są przynajmniej raz w tygodniu dla uchodźców. Przychodzi na te spotkania no, około 100 osób, także cieszą się popularnością. Czyli jest duże zainteresowanie. Musimy niestety kończyć, bo czas nam się skończył. Rozumiem, że gmina czeka na wsparcie państwa. To zapisane w specustawie. 3,5 miliarda złotych na razie jest zaplanowane na wsparcie dla gmin i wszyscy liczą, że zostanie ono szybko uruchomione. Dziękuję bardzo. Piotr Rybka, wójt gminy Żabia Wola, był moim i państwa gościem. Dobrego dnia panu i państwu życzę, a my widzimy się po przerwie.